Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Trzeba bardzo uważać, bo nieraz w życiu jest tak, że wygrywając po kolei wszystko, w końcu można wszystko przegrać. No może nie wszystko, jak polscy siatkarze, którzy wygrali praktycznie wszystkie mecze podczas eliminacji do igrzysk w Japonii, a na końcu przegrali 1-3 z Włochami. I muszą, mimo takiego ciężkiego turnieju, jeszcze raz walczyć o awans na igrzyska olimpijskie. W życiu bywa podobnie. Czasami jeden nierozważny krok powoduje, że wszystko się nam rozsypie, że nie damy rady tego wszystkiego posklejać. I tak myślę, bo cały czas jest szum wokół imigrantów, uchodźców, jak niektórzy chcą, a w ogóle szum bardzo kulturowy, bo o kulturę naszą chodzi, kulturę w bardzo szerokim znaczeniu tego słowa, bo i również o wiarę. Piszemy o tym również w naszym najnowszym numerze tygodnika Co Słychać. Dzień dobry, witam, dobry wieczór. Nie wiem, kiedy Państwo mnie oglądają, ale wszystkie pory doby są dobre do oglądania telewizji Co Słychać. Przypominam, że zawsze w środę idzie tylko ten mój felieton, a program streamingowy, czy strumień naszej telewizji od czwartku, bo w środę, proszę Państwa, przygotowujemy dla Was wszystkie reportaże filmowe z całego tygodnia, tudzież zajawki na tydzień następny. Taki jest rozkład dnia i tygodnia naszego. W środę Co Słychać, w czwartek to Co Słychać drukowane, w czwartek natomiast Co Słychać filmowe od czwartku. Skoro nowy numer 39, to i 39 tydzień 2015 roku. A co w tym numerze? No proszę Państwa, już dawno tak interesujących spraw nie było, bo przecież były wakacje, chociaż staraliśmy się bardzo, żebyście Państwo za 2.20 otrzymali jak najwięcej informacji. Co tydzień mamy około 30 artykułów. To jest, proszę Państwa, świeże informacje z terenu, świeże zajawki, imprez, tydzień na żywo, przepisy kulinarne, noworodki w kolorze. To wszystko od nas Państwo mają. Mają Państwo w tym tygodniu zaś chluby z kamieni na okładce, na głównej okładce, czyli 70-lecie, bo to kamienna rocznica mińskiej budowlanki. Może okładka do tych chlub z kamieni mogła być inna, ale nas bardzo zainteresował program przedstawiony przez młodzież budowlanki. Program, w którym tak pięknie zaśpiewano covery. Właściwie to było takie dosyć przejmujące karaoke, ale na tyle chwytające za zmysły, że wszystkim się to podobało. Chluby z kamieni, czyli 70-lecie budowlanki i taśma filmowa, między innymi, proszę Państwa, czy Mińsk powinien być mazowiecki. Zanim rozpocznę opowiadanie o naszym najnowszym numerze, chcę przypomnieć szanownym Państwu, a szczególnie mińskiemu biznesowi, przedsiębiorcom, handlowcom, usługodawcom, że trwa promocja jubileuszowa. Otóż każdy z Państwa tylko właśnie do końca października może zamówić reklamę, ogłoszenie, afisz u nas właśnie w tygodniku za
połowę ceny. To jest jednorazowe. Natomiast kiedy Państwo zamówią 5 razy, wtedy otrzymają Państwo 1/3 ceny, czyli 1 zł za 1 centymetr kwadratowy. Taka sytuacja nie zdarzy się już, bo 20-lecie, co słychać, jest tylko raz w karierze całego tygodnika. Następna okazja będzie na pewnie 25-lecie. W tym roku właśnie obchodzimy 20-lecie naszego tygodnika. Za rok, na przełomie 2016 i 2017, tysięczny numer, a za 4 lata srebrne gody. Chciałem powiedzieć srebrne wesele. Może się i na jakimś srebrnym weselu skończy, a stary wciąż jary, zatańczyć ma chęć, jak to było właśnie w takiej piosence o srebrnych godach. Co więc w numerze? Na początek zająłem się właśnie uchodźcami, imigrantami, migracją w ogóle i najazdem, tak jak kiedyś Hunowie najechali na Europę, tak jak Wandale kiedyś złupili Rzym, tak mi się coś wydaje, że dojdzie do tego, że złupią nas wyznawcy Allaha. Może niekoniecznie oni i niekoniecznie akurat trzeba kategoriami wiary podchodzić do tego, ale w sumie ta religia jest, jak zauważają i recenzenci, i mądrzy ludzie, chciałbym się do nich bardzo zaliczać, ale w tym momencie mam własne przemyślenia, być może niekoniecznie nadające się na antenę, jak właśnie pewna bibliotekarka, która napisała na Facebooku, że poszłaby się i oddała tym właśnie najeźdźcom po to tylko, żeby wrócili do swego kraju z powrotem, bo może im o to chodzi, została zwolniona z posady w bibliotece. No proszę Państwa, tak daleko idąca poprawność, czy rygory, czy następstwa, czy represje związane z własnym zdaniem nie mogą w wolnym kraju bywać. To się w głowie nie mieści, by właśnie za wolne słowa, za wolne myśli, może niekoniecznie trzeba je właśnie zdradzać publicznie, ale przecież każdy z nas, to co powiedział prezes Kaczyński w Sejmie, to myślę, że 90% Polaków się z tym utożsamia, że w Szwecji są rewiry niedostępne dla władzy, dla jurysdykcji szwedzkiej, to również jest znana sytuacja, znane fakty, że w Niemczech jeden z muzułmanów napisał do radnych monachiów, by tegoroczny Oktoberfest odwołać, ponieważ godzi on picie piwa i zabawa, godzą w uczucia religijne muzułmanów. Oni by chętnie chcieli na to nie patrzeć. Na basenach, proszę Państwa, w Niemczech, myślę, że to są wiarygodne informacje, zabrania się wchodzenia do wody w kąpielówkach, w slipach basenowych, czy no, z odkrytymi nogami. To się... Bo znowu uczucia muzułmańskie są obrażane. Ba, dzieci niemieckie nie mogą przynosić kanapek z mięsem, świńskim mięsem, bo to znowu obraża uczucia właśnie tych, ja powiem otwarcie, najeźdźców. Mnie się w głowie nie mieści, bo przecież jak my wyjeżdżaliśmy na handel i do Włoch, i do krajów demokracji ludowej. Sam jeździłem, pamiętam, niektórzy starali się o azyl, niektórzy uciekali, czy na Bornholm, jak w słynnym filmie Zanussiego. Myślę, że każdy z nas miał jakąś taką zagraniczną przygodę, bo było u nas siermiężnie, było źle, było biednie,
chcieliśmy dorobić, chcieliśmy zarobić po prostu dodatkowe jakieś pieniądze, bo te etaty tak płacono, że pożal się Boże, jak to mówią, co kot napłakał. Marne kanalie to ludzie, którzy robią przez pryzmat własnego widzimisię źle innym. Marność nad marnościami i jeszcze marność. Tak wydaje mi się, trzeba osądzać na przykład naszego burmistrza, który, jak Państwo już wiedzą, wysłał kontrolę na nasz festiwal chleba i w tym kontekście również pisze, a podczas ostatniej sesji w poniedziałek, już sesji wrześniowej, na pytanie zadane przez radną Skrzyńsko wykręcił się sianem. Jeszcze zarzucił radnych, że jak to, proszę Państwa, radny nie dba o kasę miejską, bo przecież chodzi o to, by dołożyć fundacji Miwena, która wedle wyliczeń obmierców, tych, którzy na nas właśnie napadli, zaszkodzili festiwalowi, zaszkodzili mnie, chociaż ja się tak szybko nie denerwuję, ale jednak przeszkadzanie notoryczne w festiwalu, straszenie ludzi na straganach, no, odbiło się negatywnie na wydarzeniu. A więc burmistrz Jakubowski śmie nie tylko nasyłać kontrolę, ale nie dając ani złotówki, ale jeszcze oczywiście wykręca się sianem i łaje radnych za to, że pytają, no przecież kasa miejska, to jakże radni nie dbają o kasę miejską. No większej pruderii tutaj urzędniczej ja nie widziałem i myślę, że tak jak zresztą tu napisałem, że kanaliom płacić nie będziemy. I na tym poprzestańmy, jeśli chodzi o kontekst muzułmański, kontekst uchodźczy i kontekst również związany z naszym festiwalem chleba, do którego, jak przypominam, miasto Mińsk Mazowiecki nie płaci, nie dopłaca, ma wydarzenie kulturalne, ba, burmistrz swego czasu napisał do mnie liścik, że moje imprezy, a więc i Festiwal Chleba, i Miwena Etno Kabaret nie promują Mińska Mazowieckiego. Ja bym to nazwał po męsku, ale i to po męsku należałoby załatwić, ale cóż, my musimy liczyć się z konsekwencjami, które no, powodują, że Państwo nie mieliby tygodnika, bo redaktor naczelny siedziałby w więzieniu. Może to więzienie nie jest takie złe, ktoś mi powiedział ostatnio, ja zresztą też podzielam to zdanie, że czasami lepiej byłoby w kamieniołomach pracować, niż męczyć się właśnie z literą polskiego prawa. Ale może i rzeczywiście jesteśmy na to skazani, cierpienie troszkę uszlachetnia. Otrzymaliśmy, proszę Państwa, ciekawy i taki miły list z Porąb. OSP, pan prezes, napisał do nas list, nie powiem dziękczynny, ale dziękujący za to, że Poręby były u nas na festiwalu właśnie chleba, przygotowały grochówkę, troszeczkę wiktuałów również innych, miały możliwość zaprezentowania się. Również przekazaliśmy bochnę tym razem państwu Gromulskim. Była ich córka w naszej redakcji, bo państwo Gromulscy nie mogli być na festiwalu. Zobowiązałem Sławomira, by i Joannę, by już następnym razem na 12 tuzinowy nasz festiwal przybyli, ponieważ, i byli cały czas, ponieważ wymaga tego powaga chwili, powaga właśnie tuzinowego festiwalu, bo te tuziny to przecież, proszę Państwa, za rok. Wcześniej, o czym mówiłem już chyba poprzednio i troszkę dzisiaj wspomniałem, przecież mamy 20-lecie, a więc czeka nas również impreza na
na Andrzejki. Będzie Andrzejkowe Gody, co słychać na 20-lecie od wydania pierwszego numeru. A pierwszy numer ukazał się dokładnie w pierwszym miesiącu, czyli w listopadzie 1995 roku. No tak, do 2000 już myśmy się bardzo przyzwyczaili. Poręby dziękują, a Mazy do Zmazy. To jest taki ciekawy tytuł, a jeszcze ciekawszy artykuł, czy rzeczywiście Mińsk Mazowiecki powinien mieć przymiotnik mazowiecki, czy nie wystarczy sam Mińsk. I tutaj tylko zwrócę uwagę na jedno, bo są różne opinie, ale niektórzy uważają, że najlepiej byłoby, gdyby było Miańsk. Tak jak to o Mińsku mówili ludzie nie tylko ze wsi, ale również ci, którzy miasta nie lubili lub im się miasto nie podobało. Takich podobno mieszkających w Mińsku jest też sporo, którym się po prostu to miasto nie podoba, którzy no, nie cenią ani rozwoju miasta, a są jeszcze i tacy, których ja znowu cenię, którym się nie podoba mińska władza. A nawet wybrani ostatnio radni. Jakbyście Państwo przyszli na sesji, wiedzielibyście dlaczego. I oczywiście, proszę Państwa, nie byliśmy na święcie Ułana, ale mamy informacje od naszych kałuszyńskich przyjaciół o tych tłumach, które podobno były na święcie. My żadnych tłumów nie widzieliśmy, ale radzę przeczytać. Tłum Ok Ułański. Tłum Ok Ułański. To ten artykulik o tym właśnie święcie. Kino na wstyd. I tutaj właśnie chciałem pochwalić jedną mieszkankę powiatu, panią Marzenę Milewską z Bykowizny akurat, która zrobiła akcję kinową na rzecz przywrócenia kina światowi właściwie, a w ogóle kina w Mińsku Mazowieckim, bo to wstyd właśnie, że miasto powiatowe już kilka lat tego kina nie ma. Tu jest wywiad z panią Marzeną. Kobieta ma rację, tym bardziej się zdziwiłem, że to nie jest mińszczanka, a właśnie ktoś z bliskiej prowincji, w tym dobrym rozumieniu tego słowa, czyli tej prowincji podmińskiej, osiedli, które się rozbudowują, tam bardzo dużo jest napływowych ludzi, przybyszów z Warszawy, z różnych innych okolic, którzy zainwestowali, pobudowali się blisko czy w niedalekiej odległości od trasy A2 lub torów kolejowych. Bo przecież im na tym, proszę Państwa, zależy, by dojeżdżać do stolicy, mieć tę alternatywę dojazdu, bo tutaj z pracą, jak Państwo wiedzą, nie jest najlepiej. Odeszli z pamięcią, to nasza stała rubryka, ale tym razem zajrzyjmy do niej, ponieważ jest nasza 102-latka tam, pani Braulińska z Latowicza. Ja wybierałem się do pani Braulińskiej, by zrobić wywiad, żeby porozmawiać, jak to jest, kiedy ma się 102 lata. Nawet jestem umówiony z rodziną, ale nie mam szczęścia, ponieważ ta 102-latka troszkę choruje, nie zawsze można się tam dostać, nie zawsze ma siłę, by usiąść przed kamerą. No ale mam nadzieję, że Państwo opiekujący się 102-latką kiedyś do mnie zadzwonią i powiedzą: panie redaktorze, bardzo prosimy, babcia, prababcia czuje się dobrze i może troszeczkę porozmawiać. Chluba z kamienia to nasza okładkowa sprawa 70-lecia budowlanki. Mamy artykuł, mamy reportaż. Chcę tylko powiedzieć, że niedawno pani Małgorzata Beczek, pani dyrektor, wygrała kolejny konkurs na to stanowisko i będzie szczęśliwie kolejne lata zarządzać tą szkołą. Szkoła wybudowana na zarysie, na planach jednostki wojskowej, koszarów wojskowych,
Pytałem się, to tych planów nigdzie nie ma, one zostały podobno wypożyczone swego czasu. No i właśnie szkołę budowaną. Kąty bajkowe to rzecz z kolei o imprezie zawsze jesiennej. W tym roku były bajkowe, w ubiegłym roku cygańskie. Zobaczymy, co będzie za rok. Kąty to ta miejscowość za Sienicą, w której przebywają w cudzysłowie dzieci z dużymi odstępstwami, jeśli chodzi o inteligencję, w wieku od 14 nawet do 50 lat, pod opieką oczywiście personelu. Natomiast mantry dziejowe to z kolei rzecz o 130-leciu OSP w Cegłowie. To druga w kolejności straż ochotnicza po Mińskiej, ale nie powstała w wyniku, prawda, działań Polakofila, Rosjanina, który był Polakofilem, a w wyniku działalności czy aktywności samych Cegłowian. Ścisłe problemy to, proszę Państwa, mrozy podsumowujące oświatę. Mamy jeszcze sportowe brudy Sienicy. No i taka to robota, czyli relacja o bezrobociu w Mińsku, w powiecie, złożona na ostatniej sesji Rady Powiatu przez panią Grażynę, panią dyrektor, która umie opowiadać o rynku pracy. I to trzeba jej przyznać. Wykresy i rzecz niedobra. Colgate Palmolive zwalnia ponad 140 osób, z czego co najmniej 80 będzie szukało pocieszenia właśnie w naszym powiatowym urzędzie pracy, w naszym pośredniaku. Panie z PUP-u nie lubią, kiedy ja mówię pośredniak, ale przecież to taka nazwa, która się utrwaliła. No i proszę Państwa, jeszcze są artykuły. Ja tak idę i już pozapominałem tutaj troszeczkę, ale przecież w dębskiej kieszeni, czyli rzecz o majątkach radnych gminy Dębe, bo Państwo wiedzą, że my po kolei zaczęliśmy od wójtów, burmistrzów, starostów, a idziemy teraz po kolei rady gminy, więc był Cegłów, teraz Dębę. Pewnie na za tydzień czy za dwa będą dobre, w zależności od miejsca, bo to bieżące informacje zawsze są ważniejsze od tych takich stałych rubryk, ale na pewno będzie dobre. I pudło trzyzłotne, czy już zaczyna się sport, rzecz o ostatnim kryterium imienia Rawskiego, memoriał Rawskiego, znanego kolarza, przypominam, który na szosie lubelskiej wygrał zawody. No już powiedzmy sobie szczerze, chyba ze 100 lat temu, a więc to było dawno, dawno. Myślę, że kontynuacja tego kariery Rawskiego jest bardzo dobra, kontynuacja przez mińskich kolarzy z klubu VMAX od Jacka Tomkiewicza. Chłopak robi bardzo dobrą, robi dobrą robotę. No może powiedzmy sobie, jak ma... Rzeczywiście przełożenie jego działalności na aktywność rowerową jest spore. No i niemoc złamana, rzecz o mińskich ligach, od klasy B poprzez Mazowie, która wprawdzie wygrała mecz z Węgrowem, ale w sobotę z drugą drużyną Wisły Płock nie będzie tak łatwo. Na razie zajmuje 9. miejsce w tabeli, no i traci do pierwszych zespołów dość dużo. Tyle, proszę Państwa. No, jak się tak robi prasówkę, to nawet się nie spodziewamy, że aż tyle tego jest. Ja tutaj nie omawiałem wcale tych krótkich artykułów kalejdoskopowych, czy kronik policyjnych, czy jeszcze tego, co jest tak jakby, prawda, troszkę schowane, trzeba tam poodkrywać. A więc czytania jest sporo i myślę, że tak na takie dobre ze zrozumieniem to godzinka co najmniej. Życzę dobrej lektury, niekoniecznie wszystko na raz,
można przejrzeć, tak jak to zazwyczaj się robi. Najpierw się przegląda, zobaczy zdjęcia, co jest napisane, a potem lektura idzie głębiej. Coraz bardziej penetrujemy treści w każdym czasopiśmie. Mam nadzieję, że dotyczy to również naszego tygodnika Co Słychać. Życzę również udanej wizji, czyli w oglądaniu naszej telewizji. Telewizji Co Słychać, która, przypominam, już właśnie 3 lata temu, już ma 3 lata i oglądalność niesłabnącą w okolicach Mińska i w dalszych, i w całej Europie, i na całym świecie. Już niedługo właśnie z okazji 3-lecia naszej telewizji podam Państwu dokładne dane statystyczne, ile to nas osób ogląda. Zachęcam również reklamodawców, ogłoszeniodawców, by również korzystali z telewizji, czy w programie, czy na winietach naszego portalu, bo to ładnie się sprzęga reklama właśnie prasowa i telewizyjno-portalowa. Wtedy jest znacznie, znacznie taniej. A mamy w 3 miejscach, gdzie te miejsca codziennie ogląda co najmniej 1500 osób. Warto, na pewno. Warto również pamiętać, że po troszeczkę ochłodzeniu na przełomie lata i jesieni znowu wrócą do nas upały. Także kto jeszcze nie przeniósł do drugiej szafy ubrań letnich, niech jeszcze zaczeka chwilę, ponieważ 2, zdaje się, października ma być 27 stopni w Polsce. Myślę, że może bardziej na zachodzie, a u nas 25-23. To też taka letnia pogoda. Babie lato nas czeka. A więc do babiego lata w październiku, bo już przyszły tydzień będzie tygodniem, pierwszym tygodniem październikowym. Wszystkiego dobrego, kłaniam się, życzę zdrowia i wszelkiej Państwu pomyślności. Do widzenia, do zobaczenia za tydzień. Co Słychać TV.